Zadamy sobie dzisiaj pytanie, kto jest słabszy, Lech Poznań czy Jagiellonia Białystok? Zapraszam. A ze mną Marcin Łychowit, a już stały gość naszego programu po piłkarsku, współpracownik Gazety Współczesnej i Kuriera Porannego. Witam cię serdecznie. A Siemka, to już takie tradycyjne na innych portalach, że takie witanie. No dobrze, to padło pytanie, to kto jest słabszy? Lech Poznań czy Jagiellonia Białystok? Dzisiaj, tutaj, teraz. Te drużyny teraz jeszcze osłabione, chociaż tylko Lech Poznań w zasadzie z Jagiellonii Białystok nikt nie projechał na zgrupowanie kadry. Natomiast w Lechu Poznań Robert Gumny będzie... Na zgrupowanie naszej kadry nikt nie projechał. Tak, chodzi mi o naszą kadrę głównie, o której w sumie też będziemy rozmawiać, ale to pewnie jeszcze w następnym odcinku. To może zacznijmy od tego Lecha, co? Bo zagrał z Górnikiem Zabrze, chociaż mówiąc zagrał, to chyba mówiąc zbyt dużo, bo tam piłkarze z Poznania po prostu człapali, no i zbyt wiele nie potrafili pokazać takich umiejętności czysto piłkarskich. Górnik Zabrze zagrał na swoim poziomie, Górnik Zabrze zagrał z Igorem Anhulo i Górnik Zabrze wypunktował Lecha Poznań w każdym aspekcie gry. Dokładnie, jeżeli chodzi może na początek o takie kadrowe wnioski po tym spotkaniu, to jeżeli chodzi o zespół Lecha, to wydaje mi się, że już raczej nie zdecydują się, jeżeli taki trend się utrzyma, na wykupienie Timura Jamaleddinowa z CSKA. No gra ogony. Tak, no i jak gra ogony, to tak jak na przykład w meczu z Górnikiem zmarnował bardzo dobrą sytuację, kiedy to przyjął piłkę na klatkę piersiową, nominowaną po podaniu Roberta Gumnego, strzelił nad poprzeczką. Na pewno należy oddać, wiem, że więcej będziemy mówili teraz o Lechu, ale ja chcę oddać Górnikowi to cesarstwo. Nie, oczywiście, to i wiesz, pewien szacunek dla Górnika zawsze. No. Sprawdziły się te zimowe nabytki, jak się jednak okazało. Ja byłem na przykład do Mystakidisa dosyć sceptycznie nastawiony, a bardzo fajnie wyglądał na prawym skrzydle. Nawet tutaj w Białymstoku fajnie wyglądał. Tak, czwórka w ogóle taka ofensywna, czyli Jan Hulo, za nim Gwilia i na skrzydłach Jimenez z Mystakidisem, to jest bardzo dobre, bardzo dobrze są to piłkarze, bardzo dobrze razem współpracują. Ta akcja, w której to chyba było na 1-0, Mystakidis takie bardzo ładne podanie na dobieg do Jimeneza, potem Jimenez piętką zgrał do Igora Anhulo, a ten strzelił bramkę, to naprawdę ręce. Jedna z ładniejszych bramek chyba w lidze i tylko chyba Drzazga z derbów Krakowa może z tą bramką rywalizować. A już się nie zgodzę, jeszcze Łukasik z Wolnego w meczu Lechii z Zagłębiem Sosnowiec. Tak, ale może tyle o Górniku, bo jakby bardzo dobrze grają Zabrzanie, to jest ich czas, wiele strzelają bramek. Martin Hudy przyniósł taką stabilizację w bramce. Można by tych plusów mnożyć na razie przy Górniku, ale może przejdźmy do Lecha, bo to chyba jest jednak mimo wszystko większe rozczarowanie niż Jagiellonia na wiosnę, a chociażby z tego powodu, że mając większy budżet, lepszych teoretycznie w kadrze piłkarzy, bardziej doświadczonego trenera, który grał z reprezentacją Polski i na Mundialu, i na Mistrzostwach Europy prowadził do ćwierćfinału, jest najlepiej opłacany w lidze. No, no właśnie, totalnie rozczarowuje. Przerwę, bo to jest dobre pytanie. W tym odcinku, gdzieś w tym miejscu, tu się pojawi ankieta i zapraszam do głosowania. Zadamy takie pytanie. Kto ma słabszą dyspozycję? Kto słabiej prezentuje się? Waszym zdaniem na chwilę obecną w Ekstraklasie, czy to jest Jagiellonia, czy to jest Lech Poznań, ewentualnie jeśli będziecie myśleli nad jakąś inną drużyną, dajcie znać w komentarzu. Wracamy do słabego Lecha Poznań. Sorki, że cię wbiłem, ale to jest oczywiście. Trzeba tak, wiesz, nawiązywać też ten kontakt z widzami. Oczywiście, oczywiście. No więc jeżeli chodzi, kończąc, już konkludując wątek Lecha, wydaje mi się, że no też nie było jakiejś dużej rewolucji kadrowej w Poznaniu zimą. W zasadzie w ogóle ich nie było. Tylko dwa nowe nabytki. Więc Juliusz Rytniowski i wspomniany już Timur Jamaleddinow. Odeszło też niewielu piłkarzy, tam przede wszystkim z Gołtasa zrezygnował trener Nawałka. Myślę, że powinni dać mu popracować, panu trenerowi Nawałce, do lata, dać mu przepracować okres. Tylko z drugiej strony boję się, bo już dochodzą takie słuchy, że trener stracił szatnię. No właśnie. Całej szatni nie wymieni, będzie musiał pozostawić kilku zawodników.
A myślisz, że prezes Rutkowski wymieni cały sztab szkoleniowy, za który będzie musiał wtedy słono zapłacić? No, czy to nie będzie już... tak, że łatwiej będzie przebudować całą drużynę niż zapłacić no, ten kontrakt, spłacić kontrakt trenerom i sztabowi szkoleniowym? Szczerze powiedziawszy, no to tak, Maciejowi Gajosowi wygasa kontrakt w Poznaniu. Po innych zawodników nie, może nie ustawia się kolejka chętnych, ale znaleźliby się na pewno, no, chociażby, nie wiem, na João Marala, który się jednak nie sprawdza w Lechu moim zdaniem. Co innego Pedro Tiba, który póki co udźwignął rolę, no, kapitanem przecież jest w kolejarzu, tak. Moim zdaniem jak najbardziej. Darko Jeftić już nie jest wart tyle co parę lat temu, jeszcze dwa sezony, kiedy moim zdaniem był bezsprzecznie najlepszym piłkarzem w lidze, ale dałoby się tych zawodników, albo tak jak Jagiellonia, porozwiązywać kontrakty, co przecież też by się znacznie przyczyniło do jakby ustabilizowania sytuacji, jeżeli chodzi o płace. Dałoby się kilku ciekawie wytransferować, chociażby z transferu Roberta Gumnego, który raczej pewne, że odejdzie, można uzyskać bardzo dobre pieniądze. I latem przeprowadzić kilka ciekawych transferów, w jakiś rozsądny sposób wzmocnić drużynę. No dobrze, ale mają też inny diament, mają Kamila Jóźwiaka i Kamila Jóźwiaka, który nawet nie zagrał w pierwszym składzie w ostatnim spotkaniu, który był zdjęty w przedostatnim spotkaniu w 42 minucie. No to jest jakiś taki paradoks. Adam Nawałka niby ma jakąś słabość do tych szybkich skrzydłowych, ale tutaj widzimy, że no nie wiem, co ma w ogóle na celu to, że ktoś inny piłkarz jest bardziej respektowany przez młodego proka, który naprawdę może zostać w perspektywie kilku najbliższych meczów, kilkunastu najbliższych tygodni dobrze wytransferowany na zachód. Ale to też wiesz, w polskiej lidze trener nie jest takim menadżerem w stylu angielskim. On nie zarządza zasobami ludzkimi pod kątem sprzedaży. Też trener Nawałka ma na pewno świadomość tego, że no, wyniki nie działają na jego korzyść, a cierpliwość polskich prezesów, nawet mimo długich kontraktów, pamiętamy, trener stawowy, chyba 10-letni kontrakt z Krakowi. Cierpliwość polskich prezesów nie jest wystawiona na próbę, nie działa dobrze, może w ten sposób nieco eufemistyczny powiem. Więc wydaje mi się, że też ma w głowie to, że musi grać na wyniki. Bardziej niż tej decyzji o posadzeniu na ławkę Jóźwiaka, bo może chłopak się, nie wiem, zmęczył. Może trener zdecydował, no, że powinien... To byłby wtedy absurd, to jest początek. Oczywiście, ale wiesz, też nie chcę nic oskarżać Kamila, ale myślę, że bardzo jest wiele powodów, dla których już jak usiadł na ławce. Bardziej mnie na przykład zastanawia, dlaczego kosztem Kostewicza gra Piotr Tomasik, który wcześniej zupełnie w Lechu sobie nie radził, nie był postrzegany w kategoriach zawodnika pierwszego zespołu. Nie gra też jakoś źle, ale na pewno nie lepiej od Kostewicza. To jest taka rekompensata trenera Nawałki za to, że Tomasik nie był powoływany do reprezentacji, bo teraz tej daje mu swoją szansę. A gdyby tak naprawdę było, żartem... Gdyby tak faktycznie było, no to Lech by na tym cierpiał. Ale jakby poza personaliami, bo to wiadomo, że jest ważne, to też poznaniacy po prostu nie grają fajnie w piłkę. Cały nie, obraz... to jest tragedia. Przebiegli nawet 10 km mniej, zdaje się, tak? W poprzednim meczu od Górnika Zabrze to wychodzi prawie o 1 km mniej na każdego piłkarza. To są ogromne straty. Ci piłkarze człapali, przechodzili z ofensywy do defensywy, truchtając, przechodzili z defensywy do ofensywy, truchtając i cały czas ten jeden taki schemat, który jakby widać, że był odczytany bardzo dobrze przez trenera Brosza, przez drużynę Górnika Zabrze, no i po prostu trzy ataki Górnika Zabrze. Wszystkie te fakty nam się zazębiają na taką, dotyczące Lecha, zazębiają nam się w taką układankę, bo jeżeli słyszę doniesienia, też to czytałeś, to o czym mówiłem wcześniej, czyli że trener stracił szatnię. Jeżeli mówisz o tych przebiegniętych kilometrach, o widać kompletny brak zaangażowania w to, co robią poznaniacy. To samo ja widzę na przykład w Górze Jagiellonii, gdzie moim zdaniem w ostatnim spotkaniu dobrze zaprezentowało się tylko dwóch piłkarzy, no, ale o tym będziemy jeszcze mówili. Ciekaw jestem, kto twierdzi. Na pewno były dwa są. Tak, no i teraz Romanczuk, który walczył, mógł to od razu zdradzić. Mi się akurat podobała jego gra, bo starał się, biegł do przodu. Nie rozumiem na przykład sytuacji z kibicami i słuchania bluzgów, które kibice... To za chwilę dojdziemy. Tak, ale no, jakby wracając do Lecha. Wszystkie te czynniki, moim zdaniem, pozwalają jasno spojrzeć na sytuację kolejorza i stwierdzić, jakby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości w tej kwestii, że to nie trener jest problemem, bo ci piłkarze grali tak samo źle i za trenera Dżurdziewicza
teraz za trenera Nawalki. Niektórzy z nich się troszeczkę zasiedzieli w Poznaniu, mam wrażenie, bo co innego jest być legendą klubu, a co innego troszkę się zasiedzieć i odstawać poziomem, już nie dorównywać do odpowiednich standardów, jakie się oczekuje od piłkarza ekstraklasy. Nie będę tutaj nikogo wymieniał z nazwiska, myślę, że wszyscy wiedzą, o kogo chodzi. Wydaje mi się, że w Lechu bardziej niż zmiana trenera, a chyba na to niestety się zanosi, bo wiadomo, zawsze łatwiej wymienić trenera niż cały zespół. Byłaby potrzebna właśnie wymiana całego zespołu i pozbycie się niektórych przypadkowych piłkarzy, którzy tam trafili, jak nie wiem, moim zdaniem, chociażby Nikola Vujadinovic, który nie jest obrońcą absolutnie na ekstraklasę. No dobrze, no to padło pytanie Jagiellonia czy Lech. No to teraz przejdziemy do spotkania Jagiellonii Białystok, przegranego zresztą z Koroną Kielce 1-3. Derby barw. Barwy na poziomie, ale ten mecz nie miał żadnego poziomu. O ile Jagiellonia Białystok dobrze weszła w to spotkanie, te pierwsze 20 minut był na ciekawym poziomie, powiedziałbym. Taras Romańczyk w 15 minucie bardzo blisko zdobycia bramki takim wolejem. Cały stadion wtedy po prostu zamilkł, kiedy ta piłka leciała tuż obok prawego słupka bramki Hamrola, zdaje się Hamrol bronił tak. w Kielce. Posadził Miśkiewicza na ławkę. Tak. No, zresztą nie dziwimy się, bo tutaj... Dobrze bronił całkiem. No tak. No chociaż ta Wisła Kraków tam 6-2 kopnęła tę Koronę Kielce ostatnio i pewnie to był ten powód. Ale bramka Arveladze, który przebiega 40 metrów z piłką w środku pola, nie jest atakowany przez nikogo. Tutaj mówisz o Tarasie Romańczuku, który miał dobrze zagrać. Owszem, to Arveladze zbiegał z lewej flanki. Tam to był fragment pola Poletanowicza, który został zdjęty w pierwszej połowie. I Zoran chyba. Tak, do tego Zoran Arsenicz. No coś nie zagrało. Piłkarz biegnie 40 metrów, uderza z 20 metra, no i nasz bramkarz musi piłkę wyjmować z siatki. A nasza drużyna co robi? Nasza drużyna nawet nie potrafi odpowiedzieć na to ani jednym atakiem. I bardzo ciekawe słowa trenera Mamrota, który tym razem zachowywał się już na konferencji spokojnie, nie emocjonalnie. Nie wiem, czyli to był wpływ, być może prezes Syczewski, która pojawiła się na tej konferencji z taką czapką z napisem Jagiellonia, ciemna czapka, jeszcze tak nałożyła sobie ten daszek na nos, żeby jej chyba nie można było rozpoznać, ale wszyscy rozpoznali. Powiedział, że tej drużynie nie brakuje wybiegania, oni nie są zmęczeni, oni wiedzą, co mają grać, tylko problemem jest problem wolicjonalny. Problemem jest to, by ta drużyna podniosła się po straconej bramce, o drugiej bramce straconej już nawet nie mówiąc. I teraz mamy półtora tygodnia na przerwę reprezentacyjną i trener Amrot musi to zażegnać, bo patrzymy w tabelę, Jagiellonia na 5. miejscu i grająca Wisła Kraków na miejscu 9. traci do Jagiellonii 2 punkty. Za chwilę Jagiellonia Białystok będzie walczyła o utrzymanie w pierwszej 8, a tutaj zupełnie inne nastroje były przed tym sezonem, gdzie mówiło się, o dobrze, teraz już na pewno mamy mistrza, tej walczymy. Jak to o tym spotkaniu powiedział nieobecny tutaj z nami nasz wspólny dobry znajomy, czyli Patryk Śledź? Patrząc na suche statystyki po tym spotkaniu, można by dojść do wniosku, że to była wymiana ciosów. Zakończona zwycięstwem Korony, co prawda, ale tam posiadanie piłki było mniej więcej porówno, strzały celne, strzały niecelne i tak dalej, każda inna rubryka w statystyce była mniej więcej porówno. Ale mówisz o tym, że Arveladze przebiegł pół boiska. Tak. To była kuriozalna sytuacja, tam nigdy niego nie doskakiwał. Błędne podanie Poletanowicza wtedy. Oczywiście, ale takich sytuacji było więcej. No, na przykład, nie wiem, bramka Mateja Pućko. Przy niej Marian Kelemen nie był... Fantastyczny przerzut. Oczywiście, Rymaniak. Fantastyczny. Nie pamiętam, czy to akurat... Rymaniak wzywał do Pućki, tak. Wydawało mi się, że może Żubrowski, który też ładne piłki posyłał do przodu. Natomiast w tej sytuacji Marian Kelemen, to ja nie wiem, czy on krył bliższy słupek, czy dalszy słupek. Zgadzam się z tobą w zupełności. Zachowywał się tam w tym polu karnym no przeciętnie. To nie jest Marian Kelemen z tych najlepszych swoich momentów w karierze. Nie ma co się temu też dziwić, bo on stracił to swoje miejsce w pierwszym składzie na rzecz Grzegorza Sandomirskiego. Zagrał na przetarcie z Odrą Opole w ćwierćfinale Puchar Polski. Tam też, gdyby
nie fura szczęścia Jagiellonii Białystok i nie decyzję sędziego o tym, że był spalony w jednej sytuacji, to Jagiellonia nie wiem, czy podniosłaby się po ewentualnej stracie bramki i nie wiem, czy dzisiaj cieszylibyśmy się z tego, że Jagiellonia być może zagra chociaż przynajmniej jeden mecz na stadionie w Białymstoku przed ewentualnym finałem Pucharu Polski na Narodowym. Także no, masz rację, to jeśli chodzi o Mariana Kelemena, zachowywał się dość w tej sytuacji. Dość niepewnie i zgodzę się z tobą, że nie do końca wiadomo, czy on aby na pewno dobrze był ustawiony przy tej sytuacji strzał i tym strzale Pućki, który zresztą bardzo fajny i ja, komentując ten mecz, ja też w mojej relacji trochę się zawahałem przy tej bramce i szczerze powiedziawszy widziałem tę bramkę z powtórek. A to był moment, kiedy naszą trybuną dziennikarską przechodzili kibice, którzy zbierali pieniądze na oprawy. I mieli takie wiadra ogromne i tam wiesz, tymi pieniędzmi tam dawali sygnał, że się zbliżają do trybuny, gdzie siedzieli kibice. I ja tak się na nich spojrzałem i nagle zerkam w pole karne, tam Pućko biegnie i leci strzał. I ja tak w pewnym momencie tylko... O, jest sytuacja, Pućko i gol. Kibice byli zupełnie jakby wyrwani z kontekstu, którzy słuchali tej relacji. Ale to już tak na marginesie. No właśnie, ta pierwsza połowa dramatyczna. Ale jeszcze, jeżeli mogę, jeszcze jedna taka sytuacja z tego spotkania zapadła mi w pamięć. W sytuacji, w której głównym bohaterem był strzelec trzeciej bramki, czyli kostarykanin Felicio Brown Forbes. Tak. Ale nie sytuacja właśnie z bramką, tylko sytuacja chyba za okolic 75-7 minuty, jak też takie bardzo ładne, krosowe podanie, przerzut. Chyba Bartosz Szymaniak ponownie, albo Jakub Żubrowski. I na dwóch metrach Felicio Brown Forbes zostawił Runię no, w ciągu sekundy mniej więcej. To był taki start do piłki i teraz nie wiem, czy to Felicio Brown Forbes zbierał się tak szybko, tak, czy to Iwan Runię zbierał się tak wolno. Wiesz co, ten zarzut wpadł na konferencji prasowej do trenera Mamrota o to, że Iwan Runię dzisiaj też, dzisiaj, wtedy poruszał się jak czołg, że miał mecze, gdzie dużo szybciej potrafił wyprzedzać rywali. Ten trener Mamrot skomentował tylko jednym zdaniem, że on nie wie, jak to wyglądało, ponieważ musiałby zobaczyć markery przede wszystkim. A co do obrońców i ich takich cech statystycznych, średnich, to zazwyczaj środkowi obrońcy są piłkarzami wolniejszymi od napastników. I zdarzają się tylko pojedyncze wypadki, gdzie ten obrońca naprawdę potrafi bardzo szybko sprintem biec. Zastanawiające słowa. Oczywiście. Oczywiście ja rozumiem też trenera Mamrota, który stawiał jest taka reguła, że obrońcy nie są zbyt najszybszymi z piłkarzy. Ale czy Felicio Forbes jest piłkarzem, który... no to nie jest Leo Messi, który naprawdę biega między obrońcami jak podczas treningu. Tak, ale kształcił się w szkółkach Norymbergi, czyli klubu Bundesligi, no to na naszą ligę wystarcza. Grał w Rosji. No ciekawa teza. Więc no taka jest prawda. To jest napastnik właśnie na naszą ligę. Któryś z komentatorów, bo ja oglądałem spotkanie właśnie pomiędzy Jagiellonią a Koroną w telewizji w NC+, i któryś z komentatorów tego spotkania powiedział, że o Wata Arwyładze. Tak, wiem. Tak. Przypadłeś innego Arwyładze. No właśnie, że ze względu na chociażby na to, że tak gra Wata Arwyładze, na to, że jego ojcem jest właśnie słynny Szota Arwyładze i na to, że jego agentem jest sam Mino Raiola, no to długo syn legendy, czyli Szoty Arwyładze właśnie, nie pogra w naszej ekstraklasie. Ale wracając już do samej Jagiellonii, poza tymi trzema sytuacjami, to ja tam w ogóle nie widziałem zaangażowania. Obraz zakłamuje ta bramka, która była totalnie przypadkowa. Zupełnie przypadek. To nie jest zasługa ani Arvydasa Novikovasa, ani Jesusa Ibasa, tylko to jest wina Iwana Marqueza, który tak złamał linię spalonego, że ja już dawno nie widziałem, żeby ktoś tak został. Niestety, wiesz, z mojej pozycji ciężko było zobaczyć tam linię spalonego. Jestem wirtuozem rysowania, więc się nie rozrysuję, ale mogę ci pokazać. Ta linia spalonego wyglądała mniej więcej tak. Okej. Okay. Tutaj stał Marquez, tutaj stali pozostali obrońcy. On zapomniał, że ma ustawić pułapkę offside'ową. Przez niego aż trzech piłkarzy Jagiellonii mogło dojść do akcji. No i doszło Jesus Imaz. Zresztą no z pierwszą bramką w Jagiellonii Białystok. Tak, więc... Ale ja bym pochwalił Arvydasa Novikovasa za samą decyzję, bo widać, że ten chłopak on... Ale jeden strzał w słupek na mecz to jest trochę mało. Bardzo słabo biegał. Nie pomagał swojemu partnerowi na prawej obronie Arseniciowi.
No ale oddał ten jeden strzał. Strzeliliśmy tę bramkę, powiem ci szczerze mówiąc, że po tym golu ja poczułem taki moment, to było widać w Jagiellonii Białystok. 5-10 minut po strzeleniu pierwszej bramki, właściwie jedynej bramki w tym meczu dla żółto-czerwonych, że oni chcą jeszcze zaatakować. No a tutaj 93 minuta, rzut wolny. Ja tak sobie mówię, podszedł Adamec i podszedł do Wilkowas, to może lepiej ten Adamec niech dośrodkuje. Już jedną asystę ma, pamiętamy, po bramce Jakuba Wójcickiego w tej końcówce. No ale nie, Wilkowas dośrodkował piłkę, zatrzymała się na pierwszym z obrońców w polu karnym, no i Korona poszła trójką. Ale ta kontra to też nie jest zasługa Korony, w sensie bardzo dobrze poszedł za akcją, to Cebula rozprowadzał piłkę, bardzo po lewej biegu Felicio Braun Forus właśnie, o którym już była mowa. Po prawej nie pamiętam nazwiska, ale pamiętam, że to z numerem 77. Tak, Skrzecz. A, Oktawian Skrzecz. I to właśnie Oktawian Skrzecz, jakby, bo ta piłka poszła do niego, on próbował obiec jednego z obrońców Jagiellonii, tak. Ten mu się rzucił ślizgiem pod nogi, ale piłka się od niego odbiła na tyle niefortunnie, że Skrzecz go przeszedł i już zostało 3-1. Więc to jest kolejny raz. To był Arvid Asnovikovas. I to jest kolejny raz, kiedy obrona Jagiellonii totalnie zawiodła. Ja wiem, że już nie było nic do stracenia, to ja się z tym zgadzam w zupełności, trzeba było biec do przodu, liczyć na to, że może się uda strzelić jakąś bramkę. Ta stracona bramka była wkalkulowana, tak mi się wydaje. Natomiast to pokazuje jakby totalną bezradność. Ja w ogóle miałem wrażenie, że Cebula podjął złą decyzję, bo rozegrał tą piłkę później do Braun Forbesa na lewo, a zamiast pozycji, tak, do Skrzecza na prawo. Tak. To samo chciałem powiedzieć, no ale strzelił bramkę. Strzelił bardzo ładnie po dłuższym rogu. Tak. W każdym razie wydaje mi się, że Jagiellonia ma więcej problemów obecnie niż nie problemów, a największym problemem, ja się zgadzam z tym, co dzisiaj czytałem, bardzo ciekawy artykuł weszło, no jest to, o czym my też zresztą mówiliśmy już parę razy, czyli że w Białymstoku nie ma napastnika obecnie. Wiesz co, i to jest zarzut do prezesa Kuleszy, który mówi, że napastnicy trochę są niepotrzebni, ponieważ są w Jagiellonii Białystok napastnicy, ale mamy Patryka Klimale, który życzę chłopakowi bardzo dobrze. Odblokował się z tą Odrą Opole. Zagrał od pierwszych minut z Koroną Kielce. No ale nic nie zrobił z tą Koroną Kielce. Walczył, ciągnął, szarpał i na tym się skończyło. No. Też mu życzę bardzo dobrze. Michał Probierz na Twitterze napisał... Kłamczuszek chyba się... Kłamczuszek, tak. Kłamczuszek, że Patryk Klimale to kłamczuszek. Nie wiadomo, o jaką sytuację chodziło. Ludzie tam sobie domniemali, że być może o ewentualne zainteresowanie Krakowią. Natomiast... Napisał trener Probierz, wiceprezes Krakowi, że... Menadżer w stylu angielskim. Tak jest, że Patryk Klimala zrobi karierę. No to Patryk Klimala zrobi karierę, to możemy sobie teraz wróżyć ze szklanki z wodą albo z fusu, gdybyśmy tutaj mieli. Natomiast dzisiaj ten napastnik oprócz szybkości i tego, że potrafi bardzo fajnie urwać się obrońcom, jeśli dostanie piłkę za kołnierz, to brak tutaj tego doświadczenia. No 20 lat ma, więc to go jeszcze trochę usprawiedliwi. Nie, powiem tak. Moim zdaniem Patryk Klimala może być w przyszłości wytransferowany za podobną sumę co Karol Świderski. To jest materiał na dobrego napastnika, ale wydaje mi się, że troszkę w jego poczynaniach na boisku, poza boiskiem, brak jest takiej pokory, chęci nauczenia się czegoś od starszych kolegów. Nie wnikam w relacje pomiędzy zawodnikami Jagiellonii w szatni, bo nie chcę po prostu kłamać, bo nie wiem za wiele o nich. Natomiast wydaje mi się, że Patryk Klimala zbyt szybko poczuł się zbyt silny. Co moim zdaniem dobrze prezentują słowa, które powiedział we wspomnianym już dzisiaj przeze mnie wywiadzie dla portalu Weszło, w których powiedział, że gdyby, nie chcę tutaj się pomylić, ale sens był taki, że gdyby miał grać w piłkę tylko na poziomie ekstraklasy, w sensie nie wyjechałby za granicę, to by już sobie z tym dał spokój. I komentarz przeprowadzającego wywiad, z którym ja się absolutnie zgadzam, był taki, że on mógłby tak mówić, gdyby już coś w tej ekstraklasie osiągnął. A póki co, mówiąc troszkę językiem IPN-owskim, Patryk Klimala jest zweryfikowany negatywnie przez tą ligę.
Mam nadzieję, że to się zmieni, tak jak powtarzam, życzę mu bardzo dobrze. Wydaje mi się, że gdyby wszystko sobie poukładał i gdyby drużyna grała nieco lepiej, wypracowywała mu okazję, miałby tych bramek dużo więcej i to jest materiał dobrego napastnika. Mhm. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Mhm. No, skomplikowana sytuacja Jagiellonii Białystok. No ale teraz może kilka słów o tej dwójce, która chyba ucieka już na dobre. Legia Warszawa 51 punktów, Lechia Gdańsk 53 punkty. Tam jest ta rywalizacja o to, kto skończy na pierwszym miejscu te 30 kolejek. Lechia pokonuje Zagłębie Sosnowiec 0-1. Mecz niebywały, 4 czy 5 poprzeczek. Tak, jeśli chodzi o takim względem kibica z kanapy przed telewizorem, naprawdę mecz mógł się podobać. Tam powinno być moim zdaniem 4 czy 5, 2, bo to, że Zagłębie miało dwie poprzeczki, to też nie pokazuje tego, jak raz piłkę wybijał Chroszczo, gdzie spadło praktycznie pod nogi jednego z atakujących Lechi. I też pamiętam taką sytuację chyba z końca pierwszej połowy, jak poszła daleka piłka do Konrada Michalaka przy kontrataku. Tak. Sebastian Nilewski ją zablokował, chciał odprowadzić do linii bocznej, do linii końcowej raczej boiska. I tuż przed samą linią Michalak go przepchnął, odzyskał piłkę i wyszedł. Zaczęli wtedy bardzo nerwowo wracać zawodnicy Lechi. Wycofał ją do Łukasika, Michalak, i tam Łukasik nie zdążył strzelić, ale to powinna być bramka, bo no, Milewski się zachował co najmniej nierozsądnie. Całe spotkanie bardzo ciekawe, szkoda na przykład tego strzału z główki. Wykonanie Petra Polczaka, tej pięknej, to byłaby piękna bramka, gdyby Morzeń zmieścił. O tak, tak. Znowu czasy z meczu Juventus. Tak, i z Manchesterem City jeszcze rywalizacja mi się przypomina. A przepraszam, tak, bo ale z Juventusem też. Z Juventusem strzelał Rudnia. Nie chcę Rudnia strzelał z Juventusem. A popatrz już. A Morzeń strzelał z City? A z City? Morzeń, to na pewno. Tak, to tak, tak, przepraszam, oczywiście Manchester City. Ale popatrz, a Rudnew już nie gra w piłkę. No cóż, a wracając do tego spotkania, to dla Lechii trzy wnioski. Po pierwsze, piękna bramka, moim zdaniem najlepsza chyba w tej kolejce Łukasika. Teraz odejmie punkt. To jest najlepiej grająca drużyna obecnie w Ekstraklasie piłką. Może poza Pogonią Szczecin. A ja bym dodał do tego, co mówisz, drugi wniosek mój, najrówniej grająca. Rzadko która drużyna punktuje z taką regularnością jak Lechia i ona moim zdaniem, gdybym na tym etapie miał wskazywać, to Lechia zostanie mistrzem. Głównie dlatego, że goniąca ją stawka chyba nie chce jej dogonić. Tak, goniąca ją Legia Warszawa zagrywa katastrofalny mecz dla widza. No, oglądałem to z takim bólem. Wróciłem z meczu z Jagiellonią Białystok z Koroną Kielce. Tam jeszcze przygotowywałem różne materiały. Między innymi skrót tego meczu, który znajduje się na kanale. Więc myślę, że tam też pod koniec filmu go znajdziecie, więc serdecznie zachęcam do odsłuchania tej relacji, jeśli ktoś nie był na tym meczu, bądź chce sobie przypomnieć te baty z Koroną Kielce. No i ten taki wymęczony wynik przez Legię Warszawę, no ale co cesarzowi, to trzeba cesarskie oddać. No wygrali, mają 3 punkty. Tak, no i to jest teraz na tym etapie najważniejsze dla Legii. Słabe zachowanie Cafu, to też trzeba odnotować, słuszna czerwona kartka. Jeszcze słówko tylko o Lechii powiem, ten trzeci wniosek jest taki, że Artur Sobiech jednak, ja bardzo lubię piłkarza, ale to nie jest napastnik. Chciałem właśnie powiedzieć, bo byłeś zwolennikiem Artura Sobiecha, że on tutaj przyjdzie i zje tę ligę, no ale ten chłopak sobie nie radzi. Absolutnie. Nie, jakby nie ulega dwóm zdaniom, że się nie sprawdził, ale można się było w sumie tego spodziewać, tylko ja liczyłem na to, że wracając do Ekstraklasy, odbuduje się. Można się było spodziewać, mówię dlatego, że na przykład w Hanover 96 ma tam chyba około 100 meczów, nawet może nieco ponad, a bramek 20 czy 20 kilka, więc to jednak nie jest napastnik, tak mi się wydaje. To gdzie go tu umiejscowić? Na ławce. Na ławce. Derby Krakowa, Wisła Kraków, Krakowia. Ale poczekaj, jeszcze wrócę na sekundę, jeżeli pozwolisz, dosłownie 3 słowa na temat Legii. Zapunktowała, złe zachowanie Cafu, straszne. Carlitos pewnie bardzo wykonał tego karnego. No, i teraz kolejna jeszcze rzecz. Dlaczego środek obrony Śląska Wrocław wciąż stanowi Tarasow z Gollą, jak co mecz zawalają? Ja myślę, że tam już bardziej sprawdziłby się duet Piechrobak, który na całym boisku daje radę.
Ja bardzo, przejdźmy do tych derw Krakowa. Ja bardzo szanuję Wojciecha Golle. Odlatujemy. Bardzo szanuję, Wojciecha Golle. Tak jak w wypadku Sobiecha mi się wydawało, że to będzie najlepszy obrońca Lotto Ekstraklasy albo jeden z najlepszych. Nie daje sobie totalnie facet rady. A Igor Starasow, no to Igor Starasow i przy tej sytuacji z ręką, to ja nie wiem, czy on protestował, że tej ręki nie było, bo ktoś wstawił mema, że Igor Starasow w polu karnym wyglądał jak Johnny Bravo pozujący przed lustrem. Ja się z tym zgadzam. Ta ręka wyciągnięta w górę wysoko. Wisła, Kraków, Korona Kielce. Jaka Korona Krakowie. Kielce? Krakowia. Ja przynajmniej napisałem bo takiego tweeta, bo Michał Grobiesz zachowywał się bardzo nerwowo po tym. No właśnie, to jest kwestia do rozstrzygnięcia. Był faul przy bramce pierwszej Drzazgi? Moim zdaniem... Jeżeli... Był popchnięty obrońca i spowodowało to, że nie mógł interweniować? Nie, to wydaje mi się, że tak... Czyli tak samo mówisz jak sędzia. No, tak mi się wydaje, że tam nie było faulu. No. To znaczy był faul, ale nie na tyle poważny, żeby przestał anulować bramkę. Ja wiem, że teoretycznie jest tak, że każdy faul to faul. I dużo kibiców nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego faul popełniony w polu karnym musi być już ewidentny, a nie... To znaczy chodzi o to, że lekki faul w innym rejonie boiska byłby odgwiezdany bez problemu, a faul w polu karnym musi być ewidentny. I tutaj nie było sytuacji w polu karnym, ale była podobna. W sensie chodzi mi o to, że jakby ten faul nie był, tak jak mówię, na tyle poważny, żeby przez niego anulować bramkę. Gdyby uniemożliwił mu gdyby Drzazga, nie wiem, wyprostowaną nogą wszedł, no to ewidentnie, gdyby z łokcia go uderzył czy coś takiego, a to było na tyle lekkie przewinienie, że moim zdaniem sędzia zrobił. No trochę afera, no, między innymi na Twitterze się tam w związku z tą sytuacją pojawiła. A też tylko powiem a propos tych derbów Krakowa, że moim zdaniem, mimo tego, że Wisła grała chyba jednak lepiej niż Krakowia, to i tak najlepszym zawodnikiem, jak dla mnie, tej kolejki całej i tego spotkania był Janusz Gol, który grał po prostu maestrię, zwłaszcza przy tej bramce na 2-3. No tak, Janusz Gol... On wrócił do ligi i jednak daje radę. I daje radę. A samo Wisła Kraków, Jakub Błaszczykowski strzela gola. A Peszko sobie, Sławomir Peszko przypomniał sobie, jak się drybluje. Odżył. Ja mam wrażenie, że on zapomniał to w momencie, na przykład to był mecz Polski z Niemcami, gdzie tam 3 razy sam na sam wychodził. No ale sobie przypomniał, lepiej późno niż wcale. A wróci do kadry? Nie, mówimy o Peszce, tak? Nie, no już sam zrezygnował. Nie, no wiesz, zawsze można zmienić decyzję i powiedzieć, że chce się być zbawicielem. No tak, ale ja myślę o kadrze i akurat pozycji skrzydłowego, to ja mam zupełnie inne zdanie. Znaczy, ja bym na przykład nie powoływał Kuby Błaszczykowskiego, bo jest taki ktoś, o kim już chyba wszyscy zapomnieli, a gra i gra dobrze i Paweł Wszołek się nazywa. I dlaczego on powołań nie otrzymuje, tego ja nie rozumiem. Przepraszam, tak, jak Mateusz Worek, ale o powołaniach jeszcze dobrze, nie ma sprawy. No i nieuchronnie zbliżył się koniec naszego odcinka, piątego odcinka po piłkarsku. Porozmawialiśmy sobie o Ekstraklasie, o 26. kolejce. O 27. porozmawiamy sobie po meczach reprezentacji, bo jeszcze będziemy dużo na tym kanale rzucać, mam nadzieję, dużych, ciekawych rozmów. Zostawcie subskrypcję, zostawcie oczywiście łapkę w górę. Dziękuję Marcinowi. Dziękuję nam, dziękuję tobie, Robercie. Kolejny raz jej nas odwiedził. Słyszymy się w środę bądź w czwartek przed meczem z Austrią. Reprezentacja Polski będzie grała właśnie we Wiedniu. Zobaczymy, co sam trener Brzęczek wymyśli. A potem wracamy oczywiście do naszej kochanej Ekstraklasy i 27. kolejka nieuchronnie się zbliża do końca tych 30 kolejek, więc coraz większe emocje. Do usłyszenia, dziękuję bardzo i słyszymy się w najbliższych nagraniach. Hej!